Wybierzmy się w podróż. Wyobraź sobie, że żyjesz w kraju, w którym już podczas rozmowy kwalifikacyjnej od dorosłego człowieka wymagana jest, aby znał swoje wartości, aby potrafił sprecyzować swoją życiową misję, znał swoje cele, aby znał swoje mocne strony i potrafił na tym budować, aby wiedział, jaką wartość przynosi do firmy, potrafił pracować w zespole zdalnym, no i oczywiście znał chociaż podstawy komunikacji asertywnej. Natomiast w tym samym kraju, tuż przed rozmową kwalifikacyjną, ten sam człowiek kończy edukację, w której jest totalnie prowadzony zewnątrz sterownie, w której nie potrafi motywować się wewnętrznie, ponieważ cały czas oczekuje na to, że wszystko się wydarzy wokół i jest zależne od okoliczności. W edukacji, w której nie bazuje na swoich mocnych stronach, ponieważ wciąż dogania średnią i uzupełnia braki z tego, co mu brakuje do jakiejś tam kreski. W edukacji, w której współpraca nie jest premiowana i asertywna komunikacja też niekoniecznie jest w każdej sytuacji mile widziana. Brzmi znajomo? Żyjemy w takim kraju, w takiej rzeczywistości i to nie jest kwestia tylko naszego kraju, domyślamy się. Co zrobić, aby rozdźwięk między tymi światami był mniejszy i rzeczywistość ze świata szkolnego do świata dorosłego była mniej bolesna? Jest na to sposób. Nazywam się Katarzyna Skolimowska, jestem nauczycielką języka polskiego, właścicielką marki Fit Edukacja, jestem autorką 3 książek i autorką bloga Inspiracje dla Szkoły. Jestem tutaj po to, aby opowiedzieć Ci o pewnej inicjatywie, jaką stworzyłam jakiś czas temu. Mianowicie, jestem także autorką programu Fit Polski. Programu, który skupia się na tym, aby budować na pasjach, na mocnych stronach uczniów, którzy trafiają pod moje skrzydła, na tym, aby wprowadzać elementy rozwoju osobistego już na etapie szkolnej edukacji. Dlaczego dzisiaj przychodzę do Ciebie, aby Ci o tym powiedzieć? Dlatego, że zbliżają się wakacje. Być może zastanawiasz się nad tym, co zaproponować swojemu dziecku, aby wesprzeć go w rozwoju, uwolnić jego potencjał, nie zawalać go jakimś ogromem pracy, ale pozwolić mu skupić się na tym, by zastanowił się, w jakim miejscu swojego życia, swojego myślenia o sobie chciałby być za 2 miesiące. Przychodzę do Ciebie z propozycją 4-dniowego kursu, można tak powiedzieć, e-klasy, który się nazywa Zorganizuj się z Kanwą w 4 dni. Co będzie się działo podczas takiego kursu? Mianowicie, skupimy się na tym, aby Twoje dziecko poznało swoje mocne strony, swoje talenty, aby zastanowiło się nad tym, jakie wartości życiowe na ten moment, nie deklaratywnie na całe życie, są dla niego ważne i chciałby je po prostu realnie realizować w swoim życiu. Pomyślimy nad tym, czy są jakieś sposoby organizacji czasu, które już teraz w wieku nastoletnim mogą go wesprzeć. Pomyślimy o tym, w jaki sposób rozpisać dane cele na arkusz nawyków. Nawet nie będziemy o tym tylko myśleć, ale my to po prostu stworzymy. Twoje dziecko na kursie Zorganizuj się z Kanwą w 4 dni, jak się domyślasz, no sama nazwa wskazuje, będzie pracowało na programie graficznym właśnie o nazwie Canva. Jest to bardzo prosty program, z pewnością kiedyś już o nim słyszałeś, bardzo intuicyjny i to jest zaledwie przyczynek do tego, aby skupić się na rzeczach ważniejszych. Jak się domyślasz, dla nas tutaj priorytetem będzie rozwój osobisty i skupienie się na potencjale, który będziemy chcieli z Twojego dziecka wydobyć maksymalnie. Canva to będzie tylko taki nasz zeszyt ćwiczeń, taki nasz zeszyt do notatek, do tego, żeby właśnie tam tworzyć narzędzia, które będą wspomagały Twoje dziecko w rozwoju, ale też Ciebie, do tego, aby je ukierunkować na właściwe tory. Podczas 4 dni, od 29 czerwca do 2 lipca, będziemy się spotykali codziennie wieczorem od 19 do 20 na Zoomie w małej grupie, w której będą osoby, które się w zasadzie nie znają. Zatem już wtedy
Twoje dziecko będzie miało możliwość do tego, aby przełamać jakieś takie wewnętrzne opory, trochę może strach, wstyd, by powiedzieć o sobie w grupie, która jego nie zna, ale też właśnie zacząć współpracę w takim zespole zdalnym, chociaż po tym ostatnim okresie edukacyjnym pewnie już w tej dziedzinie jest mistrzem. Co konkretnie będzie się działo? Twoje dziecko z puli ogromu wartości wybierze te, które są dla niego na ten moment ważne. Pomyśli sobie, jakie marzenie w takim długoterminowym i krótkoterminowym okresie jest teraz w jego głowie, w jego sercu, na czym chciałby się skupić. To marzenie przekuje w cele, a cele w zadania. Zadania te sformułuje w arkuszu nawyków po to, aby codziennie małymi krokami przybliżać się do tego. Przed nami wakacje i tu nie chodzi o to, żeby po tak męczącym roku jeszcze sobie dokładać pracy, ale pokazać techniki, w jaki prosty sposób można zbudować coś wielkiego, robiąc codziennie małe kroki, którymi się nie zmęczymy, które nie będą nas zniechęcały, ale będą nas przybliżały do właściwego miejsca. Twoje dziecko pozna techniki, metody, takie podstawowe organizacji czasu, segregowania zadań, selekcji, tworzenia mapy myśli do tego, żeby przelać tę burzę, która się dzieje w głowie, na papier, na kanwę, aby sobie to umieć zorganizować, zobrazować, by później po prostu mieć taką laserową koncentrację na tym, co chciałby osiągnąć. Stworzy plakat motywacyjny, zaprojektuje go w kanwie, być może zechce go powiesić w swoim pokoju, co będzie też dla niego takim sygnałem do tego, aby właśnie skupić się na tym, nad czym teraz pracuje, a także swój wakacyjny kalendarz rozwoju. I to będzie kalendarz, w którym będziemy się skupiać na tym, by wykorzystać zasoby, które dziecko czy Wy jako rodzina posiadacie. Dlaczego będziemy się skupiać na tym, co mamy, na zasobach, na potencjale i na mocnych stronach? Dlatego, że to jest jedyny sposób na to, aby w pełni po prostu stać się osobą, jaką jesteśmy w stanie być tylko my. Twoje dziecko jest jedyne w swoim rodzaju, Ty pewnie o tym wiesz, ale to nie jest tak tylko z przymrużeniem oka, to jest tak naprawdę. Nie ma drugiego takiego na świecie i nigdy takie się nie pojawi. I przed nim jest jakaś życiowa misja, którą może spełnić tylko ono. I nawet być może teraz dla Ciebie się to wydaje takie górnolotne i takie jakby po prostu wzięte ze sceny mówców motywacyjnych. To jest bardzo mylne, dlatego że my tutaj wszystko będziemy sprowadzać na ziemię. Marzenia ze sfery chmur sprowadzamy do twardej rzeczywistości po to, żeby je po prostu podzielić jak słonia na kawałki i pokazać, że wcale nie musi tak być, że w pewnym momencie Twoje dziecko obudzi się w dorosłym życiu i pomyśli sobie, że kiedyś chciało być w zupełnie innym miejscu, a jest teraz tutaj, w jakiejś smutnej rzeczywistości, która nie spełnia w żaden sposób jego oczekiwań, bo nauczyło się spełniać oczekiwania systemu, rodziców, wszystkich wokół, ale nie tego, co jest zapisane w jego sercu. Pewnie się zastanawiasz, co to za akcja, że w 4 dni ja chcę zaradzić Twoje dziecko rozwojem osobistym i mówię tutaj o jakiejś skuteczności. Uspokoję Cię. Po pierwsze, jestem autorką właśnie książek z zakresu rozwoju osobistego. Moim marzeniem było wprowadzenie kompetencji miękkich do edukacji szkolnej i na tym właśnie w tych książkach się skupiałam i są tam stworzone narzędzia, które właśnie o tym traktują. Poza tym autorski program, który teraz realizuję z dwiema grupami dzieci, właśnie opiera się na tych narzędziach, o których się teraz opowiadałam i dosłownie przyświeca im taka idea, o której słyszałeś. Początkowo mieliśmy miesięczny pilotaż, później rozdzieliłam sporą grupę moich uczniów na dwie. Mianowicie grupę dzieci od klasy 4 szkoły podstawowej do 6 i później od 7 do 8. Tak się składa, że każda grupa idzie trochę innym programem, no domyślasz się ze względu na wiek, ale też ze względu na treści, dlatego że bardzo mocno słucham moich uczniów i tego, na czym by się chcieli skupić, jakie są ich mocne strony i po co w zasadzie tutaj do mnie przyszli, nad czym chcieliby pracować i co szlifować. Dlatego dostosowuję treści do ich celu.
I grupa młodsza skupia się bardziej na rozwoju osobistym, na pracy nad sobą, na takim wewnętrznym zbudowaniu. I tutaj te treści rozwoju osobistego wiodą prym. Mamy oczywiście tutaj włączane treści polonistyczne, natomiast to jest taki jakby płaszcz dodatkowy, a szkielet i nasz kręgosłup to jest właśnie, to są kompetencje miękkie. Natomiast grupa starsza to są osoby, które jak najbardziej chcą się rozwijać właśnie w tym kierunku kompetencji miękkich, ale także bardzo mocno chcą wypracować sobie kompetencje polonistyczne i skupiamy się tutaj na tworzeniu, na pisaniu, ale w taki sposób, by to były dostosowane do obecnej rzeczywistości i do tego, co są w stanie wykorzystać zaraz po szkole. Nie w rzeczywistości XIX-wiecznej, ale tej, w której teraz żyjemy, czyli tworzenie tekstów na media społecznościowe, na bloga, trochę z copywritingu i tak dalej. Dlaczego teraz Ci o tym opowiadam? Dlatego, że kurs Zorganizuj się z Canvą w 4 dni możesz potraktować jako osobną jednostkę, jako jednorazową przygodę, która już bardzo dużo pomoże Twojemu dziecku i Tobie w tym, by właśnie iść ścieżką rozwoju osobistego. Ale jeżeli zechcesz tę pracę kontynuować i stwierdzisz, że 4 dni to trochę mało i że chcielibyście po prostu pójść tą drogą jeszcze, będzie taka możliwość, dlatego że jest to kurs w taki sposób zbudowany, aby mogły dołączyć do moich obecnych grup kolejne dzieci właśnie w tych dwóch przedziałach wiekowych. Czyli koncentrujemy się na szkole podstawowej od klasy 4 do klasy 8. Licealistów póki co pod swoje skrzydła nie przyjmujemy i uczniów od klasy 1-3 też nie, chyba że no jest to decyzja rodziców, a że dziecko już po prostu kończy 3 klasę i chciałoby spróbować. Możemy tak zrobić, natomiast już mogę powiedzieć, że miałam uczniów, którzy po prostu po pilotażu zrezygnowali, dlatego że to jest jeszcze trochę za szybko, ale też mam uczniów, którzy nadal kontynuują, pomimo tego, że no są w młodszym wieku niż jest przewidywana grupa wiekowa. I tutaj już oczywiście jest to decyzja Państwa, bo Państwo znacie swoje dzieci najlepiej. Zatem zachęcam do tego, aby zapoznać się jeszcze raz, przemyśleć, porozmawiać z dzieckiem, by to była jego decyzja, żeby po prostu ono miało taką chęć dołączenia do nas, sprawdzenia. 4 dni to nie jest długo, a może się wiele, wiele wydarzyć. I zapraszam do kontaktu.